Witajcie kochani, kolejny podcast z Bydgoskiej Światłowni. Dziś przyjechał do nas Grzegorz Paczkowski. Witaj. Dzień dobry. Grzegorz no nie jest po raz pierwszy w Światłowni, no ale teraz był dosyć długi okres bez Światłowni. Tak. Co się zmieniło w twoim życiu przez ten czas? Co się zmieniło? Z tego co pamiętam, to ostatni raz byłem tutaj jesienią 2019 roku. To znaczy koncertowo, bo jeszcze raz się spotkaliśmy. Więc jeszcze przed pandemią i przed tym wszystkim, więc no, zmieniło inna się rzeczywistość. Inna rzeczywistość, więc zmieniło się no, bardzo dużo. Wszystko tak naprawdę. Trudno mi powiedzieć. Trudno mi nawet wymienić coś konkretnego, bo zmieniło się wszystko. No i tryb jakby pracy twórczej i koncertowej przeszedł duże zmiany. I niestety na gorsze, bo teraz tych występów jest mniej. Często one są transmitowane zamiast być prawdziwymi koncertami na żywo. Organizatorzy też mniej chętnie podchodzą czasem do organizacji koncertów, więc no, trzeba po prostu dużo więcej pracy włożyć w to, żeby gdziekolwiek się pojawić. Czy może jakie zmiany, czy jakieś zmiany zauważasz, nie wiem, w odbiorcach, w widzach? I tak, i nie. Właśnie zastanawialiśmy się, zwłaszcza po tym pierwszym lockdownie zeszłorocznym, który się w zeszłym roku skończył wiosną, czy to będzie tak, że na przykład publiczność będzie spragniona tych koncertów, tego wychodzenia gdzieś do uczestniczenia w kulturze, gdzieś na zewnątrz, a nie tylko właśnie za pośrednictwem komputerów. Ale ja tego aż tak bardzo nie odczułem. Też prawdopodobnie dlatego, że no nie grałem po tamtym lockdownie aż tak dużo jak przed pandemią. Więc może to pole obserwacji miałem mniejsze, ale no ja tego nie zaobserwowałem. Ale ja też nie jestem najlepszym przykładem. No wiadomo, że piosenka poetycka, którą staram się z uporem godnym lepszej sprawy uprawiać, to no nie jest dobry probierz, jeśli chodzi o frekwencję. Bo to bywa różnie i bywało różnie przed pandemią i bywa różnie tak samo teraz. Ale co by było takim probierzem? Disco polo? Nie, wydaje mi się, że to zupełnie inna rzeczywistość, inna publiczność. Natomiast być może no, jakieś bardziej popularne nazwiska w tym środowisku też się znajdujące i w tym środowisku grające mogłyby to jakoś bardziej stwierdzić. Byłem na paru koncertach takich właśnie zespołów, że tak powiem, czy wykonawców z wyższej półki, że tak powiem. Byłem na koncercie Czerwonego Tulipana, byłem na koncercie Mirosława Czyżykiewicza i raczej sale były pełne, także raczej to no, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że jak to się wszystko skończy, to bardzo szybko wrócimy do normalności. No to tak skromnie mówisz o sobie, ale no, wiesz, mieć nagraną płytę live w słynnej piwnicy pod Baranami, no to, tak, to nie jest tak. To dobrze brzmi. No, ja to zrobiłem właśnie w takim miejscu, żeby to dobrze brzmiało promocyjnie trochę, prawda? No bo piwnica pod Baranami to jest hasło, które nadal otwiera pewne skojarzenia artystyczne. To też nie było tak, że ja tam z ulicy przyszedłem i po prostu powiedziałem, że chcę nagrać tam płytę i wszyscy się od razu entuzjastycznie zgodzili, tylko akurat mieszkałem wtedy w Krakowie i kilku moich kolegów, których znałem z wcześniejszych festiwali, no, uczestniczyło wtedy, grało z kabaretem, więc wkręcili mnie tam najpierw do zagrania przed kabaretem, bo tam działa, przynajmniej wówczas działało
działała taka zasada, że młody wykonawca, powiedzmy początkujący, mógł wystąpić, zagrać jeden utwór przed tym występem głównym kabaretu. I w coś takiego, w czymś takim uczestniczyłem. No i jakby z tego wyewoluował pomysł, żebym zagrał tam swój własny koncert, a potem z tego wyewoluował już mój pomysł, żeby ten koncert zarejestrować i wydać płytę. Także to brzmi chyba trochę bardziej dostojnie, powiedziałbym, niż jest w rzeczywistości. No ale tak, płyta się ukazała i rzeczywiście koncert się odbył. No i taką pamiątkę mam. No tak, ale twoje teksty dwukrotnie zostały nagrodzone przez jurorów krakowskiego festiwalu, tak? No tak. To jest duża rzecz. To już przez skromność nie możesz zaprzeczyć. Nie zamierzam tutaj fałszywie temu zaprzeczać. Rzeczywiście, no tutaj mówisz o nagrodzie imienia Wojtka Belona na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie. Rzeczywiście udało mi się dwukrotnie tę nagrodę zdobyć. No ja nie wiem, czy może być większa nagroda dla twórcy słowa. No rzeczywiście jest to, jeżeli przyjmiemy, że studencki festiwal piosenki jest takim, powiedzmy, no, finałem, jeśli chodzi o piosenkę artystyczną, studencką, ambitną, ogólnopolską. No to otrzymanie tam takiej nagrody rzeczywiście coś znaczy. Aczkolwiek no ja też staram się znać proporcje tego wszystkiego. Studencki Festiwal Piosenki też już się nie cieszy przecież aż takim zainteresowaniem czy takim medialnym nagłośnieniem, powiedziałbym, jak to bywało na przykład 20, 30 czy 40 lat temu, więc automatycznie sukcesy z tego festiwalu też mają mniejszy oddźwięk. Natomiast no rzeczywiście w środowisku ludzi, którzy kojarzą, o co tam chodzi, to, no to coś znaczy. Tak widzę, że jakby starasz się trochę umniejszać swoje osiągnięcia. Nie staram się umniejszać, ale też staram się ich na siłę nie windować, nie wiadomo jak do góry, bo potem wychodzę na scenę i to tak naprawdę to, co zrobię na scenie, jakby definiuje to, kim jestem i na jakim poziomie to robię, a nie jakieś nagrody, od których już minęło parę lat zresztą. Wiesz, no kilka dni temu zadzwonił do mnie pewien wykonawca, nazwijmy to topowy wykonawca, no, okay, gromadzący pełne sale po prostu, tak to najogólniej rzecz ujmijmy. I stwierdził, że chciałby wystąpić w Światłowni, bo tu w Światłowni występuje jego przyjaciel Grzesiu Paczkowski. O, proszę bardzo. A jak skończymy wywiad, bardzo bym chciał usłyszeć, kto się uważa za mojego przyjaciela. Nie no, to przyznasz, że jest chyba najlepsza recenzja. No, bardzo mi miło. Nie wiem, o kim mówisz, ale jest to miłe. Jeżeli ktoś, powołując się na mnie, chce sobie jakby... Jeżeli ktoś uważa, że podanie mojego nazwiska może coś mu zaskarbić, w tym przypadku twoją przychylność w zorganizowaniu koncertu, no to jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że nie odpowiedziałeś, że skoro znasz Paczkowskiego, to ci nigdy w życiu nie zorganizuję. No nie, mam wszystkie terminy zajęte. Słuchaj, czy twoje pieśni to przede wszystkim obserwacja życia? No obserwacja taka empiryczna, powiedziałbym. To znaczy oczywiście... To jest bardzo trudne pytanie, bo to już zahacza o takie pytanie, co mnie inspiruje, dlaczego piszę i tak dalej, a na takie pytania nie ma dobrych odpowiedzi, wydaje mi się, bo no, przynajmniej mówię o sobie tylko. No, to, że piszę i to, że usiłuję z tego, co napiszę, zrobić później piosenki i wykonywać to na scenie, no to jest rzecz dla mnie naturalna. To jest jakby mój sposób na przeżywanie tego, co się dzieje w moim życiu, tego, co mnie spotyka. I to też może to patetycznie brzmieć, ale to w gruncie rzeczy jest bardzo prosty mechanizm.
Ja to tak odczuwam. Niektórzy po prostu radzą sobie na różne inne sposoby, a ja mam w sobie, taki się wykształcił we mnie mechanizm, że po prostu jeżeli mam w sobie czegoś nadmiar myśli, emocji, uczuć, to przelewając te myśli na papier i zamykając je w jakąś zorganizowaną taką formę, jaką jest wiersz na przykład, no w jakiś sposób staram sobie z tym poradzić i to uporządkować, żeby po prostu no, nie oderwać się od ziemi, albo właśnie w przeciwną stronę, żeby się pod tym wszystkim nie zakopać i żeby mnie to nie przytłoczyło. Także no, zdecydowanie to jest obserwacja. No, najpierw muszę coś zaobserwować, ale to jest obserwacja, przynajmniej na przestrzeni ostatnich paru lat, to jest obserwacja bardziej skierowana chyba do mojego wnętrza niż na zewnątrz. To znaczy bardziej mnie interesuje twórczo oczywiście to, co się we mnie i ze mną dzieje w reakcji na różne życiowe przypadki, niż jakieś rzeczy, które przychodzą z zewnątrz. No ale to też jest uwarunkowane jakimiś tam moimi życiowymi drogami, które się tak poukładały, a nie inaczej w ostatnim czasie. Nie wiem, czy to była odpowiedź na twoje pytanie, szczerze mówiąc, ale tak jakoś... Ja będę dalej drążył. Proszę bardzo. Jaki jest ten opisywany przez ciebie człowiek? No to jest intymne bardzo pytanie, bo jak już powiedziałem, że ten człowiek jest, że tym człowiekiem jestem ja, to pytasz mnie o bardzo, bardzo taką osobistą rzecz. No, to jest na pewno człowiek, który stara się nie wpadać w nadmierny entuzjazm zbyt łatwo. To jest człowiek, który raczej woli obserwować coś z boku niż uczestniczyć w jakichś rzeczach zbyt emocjonalnych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Wydaje mi się, że dość sceptyczny to jest też człowiek. Ale ten sceptycyzm nie jest, wynika z ostrożności jakby bardziej. Z ostrożności takiej, powiedziałbym, wrażliwościowo-intelektualnej. To znaczy staram się po prostu nie odzywać niepytany i raczej wolę swoje zdanie mieć dla siebie, niż na siłę próbować je komuś wtłoczyć do głowy. Mhm. O tak. No ja też nie te obserwacje moje, które się znajdują w piosenkach, to też nie są jakieś, jak wiesz, jakieś przesadnie entuzjastyczne obserwacje, bo rzeczywiście wychodzę z założenia, że może mylnego, nie wiem, ale tak na razie jest, że raczej ciekawsze jest to, co nas boli, niż to, co nas cieszy, bo jak się cieszymy z czegoś, to znaczy, że jest dobrze i raczej nikomu nie chce się w tym tego rozgrzebywać. Natomiast jak nas coś uwiera, jak coś jest nie tak, jak trzeba, to, no to wtedy warto się nad tym pochylić, warto to zaobserwować, warto sprawdzić, co tam jest i dlaczego tak jest. Tak mi się wydaje. No to ktoś już napisał o tobie, że smutne piosenki śpiewasz. Bardzo prawdopodobne, że ja sam o sobie to napisałem. W którymś momencie trzeba sformułować jakąś taką formułę, zwłaszcza jak się bierze udział w konkursach, w których namiętnie uczestniczę od lat. Ale Andrzej Poniedzielski całe życie śpiewał smutne piosenki. No tak, ale to on już wydaje mi się nie musi sam o sobie pisać, tylko o nim już ludzie piszą. Natomiast ja rzeczywiście musiałem też taką formułę sformułować. Mhm.
No i coś tam trzeba było napisać, ale to... Ja tak naprawdę nie wiem, czy te piosenki są smutne. Wydaje mi się, że ludzie bardzo często dzisiaj wychodzą z założenia, że smutne jest wszystko, co nie jest takie entuzjastyczne i radosne, że jesteśmy jakoś tak uwarunkowani przez no nie wiem, dzisiejsze czasy chyba, że jesteśmy nastawieni na to, że po prostu jest dobrze, że mamy do wszystkiego dostęp, że wszystko możemy mieć, że możemy spełniać swoje marzenia i tak dalej. Wszystkie portale społecznościowe, przecież to nie pokazujemy tam, że nam jest źle. Pokazujemy nam tam, że nam jest dobrze. Jak nam coś się udało, to tam pokazujemy. Udostępniamy zdjęcia, nasze sukcesy i tak dalej. Natomiast no, każdy cierpi po cichu, tak? Odchodząc od tego komputera, odrywając się od tego całego szczęścia, które się wylewa z internetu i dopiero w samotności gdzieś tam się to życie prawdziwe odbywa. Więc ja nie wiem, czy to jest smutne, to co robię, w sensie, czy te piosenki są smutne. Niektóre na pewno tak, natomiast wydaje mi się, że ja nie staram się, żeby one były smutne, może tak powiem, tylko no po prostu tak wychodzi. Taki jest jakby rezonans. Nie chciałbym twierdzić, że twoje piosenki są smutne. Ja uważam, że ale jeżeli są, to twoje teksty są świetne po prostu. Bardzo są świetnie dziękuję. Napisane. Bardzo dziękuję. No staram się na pewno nie odchodzić od kartki zbyt szybko. To znaczy wolę dłużej posiedzieć nad jakimś tekstem, niż po tygodniu wykonując tę zbyt wcześnie skończoną piosenkę pożałować, że nad nią jeszcze trochę nie posiedziałem. Albo pomyślałem. Czyli tak technicznie jak to wygląda? No technicznie, to już jest słowo brzydkie w odniesieniu do jakiejś twórczości artystycznej, no ale no, piszę już jakiś czas, więc rzeczywiście mam jakieś tam swoje patenty do tego, żeby to robić. Tak mi się nasuwa jakiś wiersz Bursy, to już dawno to czytałem, że poeta wstaje o godzinie tej i tej, o godzinie tej i tej siada. Pisze, potem wstaje i idzie zrobić siku i tak, tak dalej. No to tak. Masz jakiś taki rozkład jazdy? Nie. No ja normalnie pracuję na co dzień, także raczej jest tak, że jeżeli piszę coś sam dla siebie i mam na to nieograniczoną ilość czasu, to raczej przychodzi do mnie jakaś powiedzmy fraza albo jakieś słowo, które ja staram się dopasować do czegoś, co właśnie ostatnio za mną krąży, o czym chciałbym się wypowiedzieć. I to jest ten moment, ten błysk tak zwanego natchnienia, a potem to już jest po prostu no, rzemieślnicza praca nad słowem, nad tekstem, żeby to dobrze brzmiało, żeby to było zrozumiałe, żeby to dawało też odbiorcy poczucie jakiegoś no, sensu, tak, żeby to nie było tylko dla mnie frajdą, tylko żeby ktoś też mógł coś z tego wyciągnąć. Pamiętam, że w swoich poszukiwaniach no, doszedłeś nawet do rapu. Tak. Tak. To znaczy, to była przygoda, pomijając fakt, że ja w liceum rzeczywiście byłem trochę wciągnięty w rap, w muzykę hip-hopową. Nawet próbowałem coś tam sam tworzyć, ale to już było dawno temu. Natomiast no rzeczywiście z moim przyjacielem, myślę, mogę powiedzieć, w ubiegłym roku, który się z bardzo daleka przeprowadził do Warszawy, w której obecnie mieszkam, który też jest muzykiem i uznaliśmy, że skoro obaj zajmujemy się muzyką, to wypadałoby coś wspólnie zrobić w końcu, jakoś tę naszą znajomość, relację też w tym kierunku popchnąć. No i żeby to nie było stricte w nurcie jednego z nas, żeby drugi się nie musiał dopasowywać, no to jakoś próbowaliśmy wyjść sobie nawzajem naprzeciw. No i doszliśmy właśnie do rapu i rzeczywiście powstał utwór Głuchy Telefon. Który wydaje mi się jest taki, jaki chcieliśmy, żeby był. To taki przelotny romans, czy coś głębszego?
Wiesz co, nie wiem. Na pewno jeżeli nas znajdzie ochota, to na pewno wydaje mi się, że żaden z nas się nie będzie przed tym wzbraniał. Jeżeli przy tej piosence mieliśmy rzeczywiście pomysł. Od początku był pomysł i wiedzieliśmy o czym pisać, jak to mniej więcej muzycznie ma wyglądać. Natomiast jeżeli przyjdzie nam ochota na pobawienie się dalej, na przykład rapem, to czemu nie? No, obaj jesteśmy dość zajęci w ostatnim czasie, także nawet się spotkać tak po przyjacielsku jest trudno, ale wydaje mi się, że jeżeli będzie taki pomysł, to nie ma, nie będzie z tym problemu. Zwykle podczas takich rozmów no, nie zahaczam o sprawy jakieś takie bardzo bieżące, no ale no, te rzeczy, które w tej chwili dzieją się na Ukrainie, no w zasadzie nas wszystkich dotykają tak. W tej chwili. A ty jesteś pierwszym wykonawcą, który się pojawia od czasu, jak mamy wojnę za wschodnią. No tak, bo to wczoraj, granicą. Tak? Tak, wczoraj się zaczęło. No jest to... Jak to odbierasz? No bardzo jestem tym wstrząśnięty, bo... Z jednej strony człowiek się przez całe życie uczy o wojnach, które już były, a jak słyszy się o jakiejś wojnie, to do tej pory była ona jakoś na tyle daleko, że nie czuło się jej. Natomiast teraz w momencie, kiedy bomby spadają kilkadziesiąt kilometrów od granicy polskiej, no to wydaje mi się, że... No ja przynajmniej to no czuję trochę tak jakby powiew, że tak powiem, tego, co się dzieje, bo też ja też jestem daleki od jakichś wydawania jakichś politycznych opinii, czy bo w ogóle nie czuję się ekspertem ani jako człowiek, ani jako artysta i nie chcę tutaj ponad swój stan się wypowiadać, ale tak no z czysto ludzkiej perspektywy jest to bardzo niepokojące i mam nadzieję, że to jak najszybciej się po prostu skończy i w miarę też bez szkód, bez ofiar, chociaż ofiary i szkody już są, ale no to jest no trudne. Też zastanawiałem się, w jaki sposób to poruszyć, czy w ogóle to poruszyć na koncercie, czy mi wypada, czy mi wolno, no bo trudno rzeczywiście, moje piosenki dotyczą raczej takich spraw no wewnętrznych, emocjonalnych, ale bardziej codziennych, natomiast no, grając tutaj, czy w ogóle grając i uważając się za twórcę i wykonawcę, który chce coś przekazać, no trudno jest to rzeczywiście zignorować. Wiesz, my zdecydowaliśmy, że wszystkie nasze koncerty będą się odbywać pod hasłem Solidarni z Ukrainą. Mhm. Chociażby z racji tego, że niewiele możemy zrobić to prawda. Jako zwykli ludzie, ale możemy po prostu głośno mówić o tym, że się nie zgadzamy z tym. I tak, myślę, to co do tego, to mamy pełne prawo. No tak, no i obowiązek z czysto takiej ludzkiej perspektywy, no to jest po prostu zbrodnia, która się odbywa na naszych oczach, tak? I to dosłownie na naszych oczach, bo przecież technologia pozwala nam na śledzenie tych wszystkich rzeczy niemalże na bieżąco, co w ogóle jest jakimś, no czymś chorym, moim zdaniem, no ale widocznie tak musi być. Kaczmarski też miał takie piosenki właśnie opisujące, jak to pilotem możemy sobie zmieniać kanały i oglądać śmierć. Tak. No a Kaczmarski to opisywał z perspektywy lat 90. i wczesnych 2000, kiedy jeszcze internet w porównaniu do tego, czym jest dzisiaj internet, to można powiedzieć, że w zasadzie nie istniał. A dzisiaj jest to no naprawdę no, przerażające. Też nie chcę tutaj popadać w jakąś przesadną tkliwość, ale no, jest to przerażające po prostu. Trudno się na to... Trudno się pogodzić z tym, że to się rzeczywiście dzieje. Zaczepiłem o Kaczmarskiego, bo Kaczmarski był
no jakby twoim jednym z chyba z pierwszych mistrzów, tak? Tak, tak, no zdecydowanie. Przez bardzo długi czas, ja trafiłem na Kaczmarskiego, jak byłem bardzo młodym człowiekiem i rzeczywiście on na parę długich lat, jego twórczość przejęła, że tak powiem, kontrolę nad moim myśleniem o sztuce, o piosence, o poezji. A potem zdarzyło się tak, że Jacek Kaczmarski zmarł. I no jakby los odebrał mi możliwość spotkania się nawet takiego na koncertowego z Jackiem Kaczmarskim, który już wówczas był dla mnie bardzo ważnym twórcą i pozostał ważnym twórcą. Do dzisiaj często wracam do jego piosenek, już nie słucham wyłącznie ich, jak to bywało mniej więcej do liceum. Natomiast no, za każdym razem jest to powrót bardzo, bardzo mocny. Tak, rzeczywiście. No zresztą ja nawet robię coś, co jest wizualnie, powiedzmy, zbliżone. Tak, też powiedzmy, że w tym kręgu piosenki poetyckiej facet z gitarą śpiewający własne piosenki. No Bart to jest takie duże słowo. Ale no to już pewnie zawsze będzie kojarzony z Kaczmarskim, no bo to był taki jakby bardzo symboliczny twórca i on nadał pewien ton tej działalności. I tym śladem my sobie teraz możemy podążać, lepiej, gorzej, na swoją jakąś tam modłę. No ale tak, tak, Jacek Kaczmarski zdecydowanie. Bardzo mocne piętno na mnie, na mojej wyobraźni takiej twórczej odcisnął. Na koncie masz jedną płytę, czy... Jedną. Coś już na przykład się szykuje? Na razie na koncie mam jedną wydaną, bo materiału mi się skromadziło na jakieś, jakbym policzył, to może i ze 4 płyty, albo nawet i więcej, ale no wydawanie płyt, zwłaszcza samemu, bo żadna wytwórnia nie stoi za mną, ani nie mam żadnych kontraktów popodpisywanych, jest rzeczą dość pracochłonną i... No i kapitałochłonną. I kapitałochłonną, tak, więc chciałbym, na pewno chciałbym wydać kolejną, jedną na pewno płytę. Na jedną mam jakiś tam wstępny pomysł, natomiast no nie deklaruję się, kiedy to nastąpi, bo chciałbym, żeby ta następna płyta była wzbogacona już dużo bardziej instrumentalnie. Chciałbym ją nagrać też w studiu, więc to jest jeszcze więcej roboty niż z płytą live, gdzie zagrałem po prostu koncert, który został zarejestrowany. Także no i tak jak powiedziałeś, no trzeba na to uzbierać trochę kasy, żeby można było w ogóle o czymkolwiek decydować. Także powoli. Dziękuję, że pytasz, ale powoli. Te wywiady no przede wszystkim mają przybliżać trochę sylwetki wykonawców, także no pozwoli, że cię tak odpytam trochę. Odpytuję. Żona jest? Nie posiadam. Aha, czyli rozumiem, dzieci też nie ma. Nie. A ze zwierząt na przykład? Nie wiem, pies, kot? Ja sam zwierzątka żadnego nie posiadam, ale uwielbiam psy. Jeszcze bardziej je uwielbiam, odkąd mój brat adoptował ze schroniska psiaka takiego 4 lata temu. No i to po prostu moja miłość wzrosła wtedy o wiele set procent do tych zwierząt. Mam rybę jedną w domu. Aha. Jedną. Ich było więcej kiedyś, ale została jedna. A jaka to jest rybka? Nie mam pojęcia, bo to też mój brat to no, ale nie wiem, przyniósł duża, i potem kolorowa. Się... Średnia taka, no ja wiem, z 15 centymetrów. Szarawa taka. Aha. Senna taka jest ona. Także psy jak najbardziej, dlatego jak przyjeżdżam tutaj do ciebie i widzę twojego psa, to jestem bliski bardzo, bardzo wysokich uczuć.
Nie, bo zdradźmy, że tutaj Lucek jest z nami. Tak, leży, pilnuje. Pilnuje. Wspaniała to jest psina, naprawdę. Słuchaj, ja ci życzę jak najlepszego występu dzisiaj, no i w przyszłości, dziękuję. Żeby po prostu twoja kariera szła do przodu. No. Bardzo dziękuję. A ja tobie życzę, żeby światłownia się rozwijała i żeby trwała tak, jak trwa mimo trudnych czasów. Żeby można tutaj było grać i żeby było pięknie. I tego się trzymajmy. Tego się trzymajmy. Dzięki.